drzwi malowane. Widać, że malowane. 23 lata samochód ma. Babka jedna z drugą i tropem wilka. Szczęść Boże, drodzy parafianie! Sobota, 1.08, godzina która? 8.16, jedziemy sobie, jedziemy sobie na łódeczkę, no jedziemy sobie na prom i dalej udajemy się na weekend do WOS, do tunelu aerodynamicznego. No, dzisiaj w ogóle miały być mistrzostwa Norwegii dziewczyn w formacjach 4 i 6 osobowym, ale z tego co tutaj wszelkie znaki na niebie i ziemi, a przede wszystkim te na niebie, mówią, że prawdopodobnie nie dojdzie to do skutku, bo gdzieś koło godziny 14 ma już być załamanie pogody. Także jesteśmy wstrzeleni przynajmniej w jedną stronę, jeżeli chodzi o jazdę w lukę pogodową. Nie, no, wczoraj był jeszcze ładny dzień, a tak to cały tydzień lało, ale to tak lało, że lało. To nic się nie czaiło. Masakra. To ile to było we wtorek? To ponad 20 mm, nie? Na metr kwadratowy. No ale takie uroki. Spanie mamy ogarnięte gdzieś tam w jakimś takim domku typu altanka na działkę, ale gdzieś przy jakimś wodospadzie. Może być albo klimatycznie, albo to będzie bezsenna noc. A słuchawek sobie nie wziąłem, ani stoperów. No ale to nic, myślę, że jest sprawa do ogarnięcia. I co, jutro, dzisiaj mamy tam podjechać, ugadać z koleżką na briefing. Na szczęście mamy tłumacza zabranego ze sobą. Nie, no ja się już pomału w modus angielski przyłączam, przynajmniej tak mi się wydaje, ale to się dopiero... A to Pyśka to może gadać po hiszpańsku, to nie ma problemu. No ale to tam ogarniemy, także dzisiaj brief i jutro między 9 a 10 mamy latanie i później powrót. Jest opcja, że będziemy wracać drogą inną, aczkolwiek jeżeli będą jakieś srogie opady, to będzie trzeba to pewno odpuścić, bo to podobnież najbardziej niebezpieczna droga w Norwegii. Dużo skał spadających. No ale to się wszystko wyklaruje w dniu jutrzejszym. Rafineria, fajnie tą rafinerię tam widać. No, także już za chwilkę dojeżdżamy na Mortavikę. Mamy 10 minut. Mam nadzieję, że nam ten statecek nam nie ucieknie, ale to co pół godziny gadają, pływają. Nie no, luzik, nie ma żadnego parcia czasowego w dniu dzisiejszym, także na spokojnie, bez stresu, 280 km do przejechania pod Czystówy, 6 godzin, 5-6 godzin jazdy. No. Na rowersku, żeby zwiedzać, oglądać. Tak właśnie, żeby tutaj chłonąć nożk natury. Z prędkościami 40-60 w porywach do 80, ale to już muszą być mocne porywy. No i proszę bardzo, cóż za wspaniała opcja. Nie trzeba tutaj się macać ani dyskutować z nikim przy kasie. Ładnie z briki, tej co się płaci za drogi, biorą za opłatę za prom. Bardzo dobrze.
Ale tak jak wczoraj na tym parkingu mi brało z aplikacji jakimś sposobem, też zczytywało chyba tylko kod? Tak, zczytywało rejestrację, bo ja te dwa auta porejestrowałem. I też nie trzeba brać bilecika ani nic, tylko wjeżdża się taka na parking. Taka cywilizacja. I tam... nastąpiła. Komputerek sczytuje numer rejestracyjny. Znaczy kamerka. Kamerka. Prędzej. Komputer musi przemyśleć sprawę. Że... o, zapłacone. Sały chodzą. No, a tutaj statecek już podpływa. No, także dobrze, żeśmy się wstrzelili. Fajnie, idealnie. Taki czas. No bo jak popatrzył tatuś rano, o której boty pływają, no to jesteśmy na czas. A nie, że ja takiego myślałam, mieć... że ty się tak opiercielasz w domu, jak nie, się tak kocha. Nie, nie, to wszystko było przemyślane. To wszystko było przemyślane. Tak, a jeszcze bym mnie opieprzyła, że się obiją. I tu teraz wstawka z kamery kuchennej. Przebitka. Przebitka. Slow motion poranny. Zaokrętowani jesteśmy. Jaka ładna beczuszka. I za chwilę ruszamy. Nie wolno fajcyć, a to peszek. A tu gdzie płynie? Co? No, to ten statek gdzie płynie. Tam. No co, taka zdziwiona jesteś? Tam płynie, o tam. Jak to się nazywa? To jak tam to się nazywa? Wiedzie, o tam płynie. A jak tutaj to... musi tak, wiesz co, tam wypłynąć, tam musi skręcić i tam sobie płynie. A jak to się nazywa? A to było patrzeć po drodze na ten. Na drogowskaz. Tutaj pływają na LPG. I gaz do kuchenek, nie? Znaczy nie jestem pewien, czy to jest LPG czy CNG. Już dopływamy. Za chwilę. No, ale się śmiać. Jak jeszcze buja troszkę. Już
żeby nie po dyślu, bo egzamin nie zdany. Fajna panienka. Tutaj jest ciemna ruma. Babka. I tak oto przeprawa promowa zakończona powodzeniem. No i sobie jedziemy dalej. A co tutaj wypatrzyły dziewczyny, że było po polsku napisane, że parking długoterminowy, nieczynny. No to ciekawe, no ale no to w sumie no co, jak chcesz jechać do Bergen, to którędy niby chciałeś byś jechać? No jak tędy trzeba jechać? No, bez znaczenia. No to mkniemy nadal krokiem wolnym. Mkniemy, jak hucznie powiedziane. Jedziemy sobie pomalutku. Przed chwilą tutaj mieliśmy, było ograniczenie 60, a my jechaliśmy 45. Ja sobie, no to jedziemy to 45. Ale osiągnęliśmy już taki stan w naszym małżeństwie, że żona już mamrze za mnie. Ja nie muszę mamrać za kierownicą, żona tutaj tak, 60, to jedziemy 60, a nie 50, ani 45. Trzeba limit wyrobić. Mam rania na trasie. Jak jedziesz? Jedź. Co to było? Coś chłopu, kawałek ten. Przyczepki chyba się, chyba tabelka tylnia z lampami tam się wlokła po asfalcie. No to jak dojedzie na miejsce, to się chłop zdziwi, jak będzie miał ten światła do połowy starte. A może być, że nie słyszy. No, także i tym oto sposobem ze 197 już nie. Ile? 194 na miejsce. 12.56. Mamy być. No, ale inny krajobraz tutaj niż i autobus inny. Scania mają, a nie Mercedesy. Nie, ale inny tak krajobraz. No, bardziej tak polsko. Jest jakieś drzewa inne niż brzoza. I klasty. Trawa jest. No, a nie tylko skały gołe. No, ja tą drogą jechałem, ale to było dawno temu. Już prawie, że nieprawda. Ale tutaj kebabów chodzi. Rozmaitych takich młodziutkich. No, międzylądowanie zaliczone. Sikanie i dziecko słabuje. No, a zawsze taka mądra na wszystkie normalnie atrakcje, jak Wesołe Miasteczko, to im lepszy ekstrem, to tym lepiej. Tutaj posiedziała w samochodziku chwilkę i błędnik szaleje. No, ale no zdarza się. O, cmentarzyk, ale mi się podobają w takiej opcji cmentarze. Trawniczek, kamyczek i tyle. A nie, chałupy pobudowane. Betony i kamienie. 139 km pozostało i jedyne 2 godziny 23 minuty jazdy. Masakra. No ale dreptamy kroczkiem sobie wolnym. A jaki tunel był w ogóle, 8 km, ale nie podmorski, góra przepruta. Ale mroczny wyjątkowo. Tak, bo taki był tunel, że aż się żonie seksmisja przypomniała, jak to tam żyli sobie pod ziemią. Bo myśmy byli pod tą ziemią. No, jeszcze w górach tutaj wysoko śnieg leży. A nie, bo to później mi YouTube ten zabanują. Albo będzie roszczenie co do praw autorskich. I tunel 728 metrów. Ile tam śniegu? No to śnieg! I ulepimy dziś bałwana? A tu co się dzieje? Wodospad. Patrz, Patti. Aha, i dlatego pięknie. No to jedziemy zobaczyć wodospad. Zatrzymujemy się. Się po drodze nawet trafiło. Psim swędem zaparkowane.
ale się udało. Za chwilę będzie na pewno chwila dla fotoreporterów. Długi wodospad. Trochę długi jest. No, ładnie wyjrzy. Tutaj oczywiście capary będą. Dzika róża? Na wino by było. Na wiem. I tutaj będzie zakaz w lewo, to czyli będzie trzeba pojechać prosto na drugą stronę i wtedy już będzie... Wtedy będzie... Dla... Pos... Ładnie. A spoko. A tam jest miejscówka. Chyba trzeba będzie dronem stryknąć jakąś fotkę. Jeszcze troszkę informacji przyrodniczych. No, ale jest potęga. Pięknie.